To jest muza bardzo świeża jeszcze. Myślę, że tak. I też mam takie poczucie, że to jest dobry czas na tego typu muzykę, bo to też jest takie właśnie... Dla mnie przynajmniej taka mieszanka czegoś, z czym ja ciebie wcześniej kojarzyłam jeszcze z zespołu z Sisters i teraz te rytmy, czy te miksy i ta elektronika, że daje taką fajną mieszankę wybuchową, powiem ci szczerze. Tak, myślę, że teraz już też w dzisiejszych, nie wiem, 2019, właśnie 20, przestaliśmy już... jakby negować czasy dobrego soulu i R&B, takiego czasów Alii czy TLC. To były czasy, które mnie wychowały, które potem totalnie zniknęły, bo weszły takie rzeczy właśnie bardziej indie. Mam wrażenie, że jakby był taki moment, że ten gatunek, który nas wychował, był taki trochę passé, natomiast on nigdy ze mnie nie wyparował i czuję, że jakby wysiedziałam, przeczekałam i teraz gatunek jest z nami. Ale absolutnie, zresztą ja się bardzo cieszyłam, że na przykład Alicia Keys przyjeżdża do Polski w tym roku, w lipcu będzie, tak, w Krakowie. Oh, nice. Pojawiła się informacja a propos właśnie R&B, bo dla mnie to też jest taka, wpisuje się w te nazwiska i w ten kanon, o których ty mówiłaś. To jak się pracowało nad tą płytą? Bo pojawiają się te informacje, gdzie opowiadasz historię, w jakich warunkach tworzyłaś i jak to wpłynęło na to, co na tej płycie może się znaleźć. Tak, no na pewno muszę zdatować całe powstawanie takiego kontentu tekstowo-melodycznego na zimę ubiegłego roku, gdzie faktycznie podczas oczekiwania na budowę naszego domu rodzinnego mieszkaliśmy w domku obok, który był domkiem naszej przyjaciółki i przyjaciela, i na górze, na poddaszu miałam taką pracownię, bardzo skrzypiącą, taką, że jak wnosiliśmy tam większe głośniki, zastanawialiśmy się w ogóle, czy to wszystko nie runie ze stropem. Musiałam się tam trochę podgrzewać farelką i faktycznie miałam mebel Credence, który po prostu zawsze jak zrobiłam krok, to on robił tak, musiałam wyczekać ten moment. I myślę, że jak on się uspokajał, to ja też się uspokajałam i nabierałam jakiegoś takiego realniejszego dystansu. I to był piękny czas, piękny, taki, że naprawdę przychodziłam tam, robiłam sobie kawę, pracowałam, potem szłam na długi spacer nad Świder, wracałam i słuchałam i zastanawiałam się, czy to jest faktycznie fajne. Mm-hmm. Także nabierałam takich fizycznego odejścia od tej pracy i powrotu, ale bardzo mocno działałam też właśnie wysyłkowo z producentami różnymi i gdzieś tam być może to nie jest do końca dla wszystkich organiczny proces twórczy, ale dla mnie w dzisiejszych czasach piękny jest ten proces, gdzie siadamy i na setkę wszyscy siedzimy i tworzymy i no i właśnie, bo ta płyta to jest bogata w ludzi. Postaci i w ludzi, tak, którzy tak, się tam to pojawiają. Prawda. Ale dla mnie właśnie to być może jestem już takim dzieckiem takiego pokolenia, które na przykład nie zbiera nośników, ja w ogóle nie trzymam płyt, nie posiadam, nie widzę potrzeby takiej fizyczności. Tak samo mam coś takiego, że jak wysyłam komuś track z nagranym czymś tam, albo dostaję od kogoś track, który ktoś stworzył, track w sensie fragment muzyki, tak. Ścieżkę, to dla mnie to już jest dosyć taki intymny proces i gdzieś tam nie umniejszam go, więc czuję, że ten album jest trochę jakby w nowych czasach powstały, natomiast organiczność i pewna klasyka, która tam istnieje, hip-hopowa, samplowa, jest jak najbardziej zachowana. Czyli masz wciąż i nie chcesz od tego odchodzić soulową duszę? No mam. Zupełnie to jest nie do wyparcia jednak. Absolutnie. Ja się cieszę, bo ja was zawsze słuchałam, że matko boska, że w Polsce można zrobić tak fajną muzykę, która brzmi, no nie obrażając polskich artystów, nie generalizując, tak bardzo w stylu zachodnim. Jeszcze białe dziewczyny z czarną duszą, po prostu, no bo jednak zawsze się podkreśla, że Afroamerykanie, czarni mają duszę do robienia takiej, a nie innej muzyki, prawda? I że jak on to zaśpiewa, czy zarapuje, to brzmi to kompletnie inaczej niż w wykonaniu białego jednak. Coś w tym jest. Natomiast myślę, że muzyka jest super strefą wolną od podziału, przynajmniej fajnie było, gdyby była. I gdzieś tam... myślę, że my nie wymyślamy tego, co nam się podoba albo co nas inspiruje, tylko to się dzieje w sposób taki naturalny i przepływowy, więc
nic nie poradzę na to, że wychowała mnie bardziej Ella Fitzgerald niż Beata Kozidrak, chociaż Beatę bardzo szanuję. Nie no, ja się cieszę, że w ogóle tutaj padają takie nazwiska jak Ella Fitzgerald, więc to jest magia. Ja też zdarza mi się, że wracam do takiej muzyki i słucham, jadąc samochodem, przyłączam sobie Nat King Cole'a i... O, Nat King Cole! I to jest tak genialne. Tak. Ja się przenoszę w kompletnie inny świat. Właśnie Nat King Cole'a nam zawsze puszczała mama z winyla do sprzątania, pamiętam, i mówiła, że słuchajcie, on ma głos jak do sprzątania. On ma głos jak tapczan. Jak tapczan? Nie, genialny, nie, absolutnie bez dwóch zdań, ale że jak tapczan? No jak tapczan, że jest taki miękki, możesz się tak nim zrelaksować i zatopić. Faktycznie on jest taki niewysiłkowy nad kimkolwiek. Tak. Był także że Ella podobnie, że nigdy nie było czuć żadnego wysiłku, tylko pełen taki lot. Lekki. A słuchasz swoich słuchaczy, w sensie takim, że swoich fanów, sugerujesz się może tak, jakimiś uwagami, sugestiami, że nie wiem, chcesz zrobić taką, a nie inną muzykę albo taką, a nie inną płytę, a dostajesz, nie wiem, mnóstwo gdzieś tam informacji na temat tego, że... Że nie idź tą drogą. Że nie idź tą drogą, to jest zła droga. Mówię, nie, co ja mam was w nosie w ogóle? Robię to, co mi w sercu gra i tym się będę sugerować. Wychodzę z założenia, że muszę robić to, co w sercu gra mi i wtedy jest to szczere i ma to sens jako sztuka. Mm-hmm. I potem oczywiście w ludziach to się odbija i patrząc na odbiór ludzi mogę się czegoś dowiedzieć w ogóle o sobie i o tej twórczości. Natomiast nie szłabym w to, że ktoś mi mówi, ej Paulina, nagraj taką płytę i wtedy, a dobra, dobra, to by się podoba, dobra. Raczej nie, raczej mam... To się musiała dużo płyt, bo każdy by powiedział coś innego. Dokładnie. Słucham oczywiście bardzo, bardzo dużo muzyki i ona jakby na pewno na mnie wpływa i te trendy, które się pojawiają, jeżeli ruszają mnie i ja do nich tańczę, to znaczy, że gdzieś tam pewnie przepłynął przez mój krwiobieg i będzie można je usłyszeć jakby w następnych rzeczach, które tworzę, ale myślę, że no, że trzeba słuchać siebie przede wszystkim. A tańczysz? Tańczę, bardzo dużo tańczę. A przed lustrem, czy chodzisz na imprezy? Nie, raczej tańczę tak, że w domu puszczam sobie coś, co mnie akurat porwie. Często zresztą na mój Instagram wrzucam moje taneczne wygrzewki, bo uważam, że trzeba w ogóle ludziom pokazywać, że nie trzeba być profesjonalistą tańca, żeby tańczyć. Po prostu taniec jest użytkowy dla wszystkich. Więc zamiast wrzucać po prostu zdjęcie mojej zupy, lubię wrzucić zdjęcie, jak tańczę. Bardzo nieprofesjonalnie. Ale to jest piękne, bo to płynie tak, jak mówimy, no prosto z serca i to jest chyba najważniejsze, że jak spontanicznie na coś się reagujemy. Ale to jest tak, że zawsze potrzebujesz, jak dochodzisz do wniosku, okej, no przyszedł czas, pora zrobić coś nowego, że przeznaczasz ten czas, że właśnie gdzieś wyjeżdżasz, izolujesz się i siadasz trochę tak jak do pisania książki, że mam deadline, muszę siąść i napisać, czy to jest bardziej spontaniczne? Na przykład Miłosz mówił, że on najczęściej pisze swoje teksty wracając z tras, wychodząc z koncertu, bo wtedy jest w kompletnie innych emocjach i wtedy mu się najlepiej pisze. Jak to u ciebie wygląda? Ja bym bardzo, bardzo bym chciała wyjechać gdzieś na przykład na miesiąc i po prostu oddać się twórczości, ale mam rodzinę. Dzieci mam, to jest niemożliwe. On też ma. Córę, mówi, chwalił się, dlatego, dwa lata. Dlatego piszę w drodze do domu, a nie w swoim, na małej daczy twórczej. Więc ja poniekąd tak wyrywam ten czas i jak mi się uda wejść do studia i zamknąć drzwi, czasami zamykam je nawet na takie pokrętło, żeby nie było mamo, mamo! Jak mi się to uda, to wtedy jestem bardzo szczęśliwa i zazwyczaj po takiej twórczej sesji w ogóle jestem lepszym człowiekiem. Milszym, cierpliwszym. No proszę. Także twórczość jest zdrowa. Czyli mówisz, nie przeszkadzajcie, bo mamusia będzie zła. Dokładnie, coś w tym jest. Myślę, że w ogóle zbalansowanie w życiu twórczości i życia jako takiego pełnego obowiązków jest bardzo, bardzo skomplikowane i często sobie w ogóle z tym nie radzę, ale dążenie do tego bardzo rozwija logiczne myślenie. A masz czas dla siebie w takim razie? Bo skoro jest rodzina, skoro jest praca i te obowiązki i tu, że tak jak mówisz, no chciałabyś gdzieś wyjechać na miesiąc, no ale jak nie ma takiej możliwości, że masz jakiś, nie wiem, wieczór dla siebie, że możesz się faktycznie jednak odciąć i bez tych złych konsekwencji, czy dla rodziny, czy dla pracy, spędzić ten czas chociażby na przykład sama ze sobą, jeśli masz taką potrzebę. No w tym wolnym zawodzie miłe jest to, że czasami na przykład z koncertów wraca się w niedzielę, w
poniedziałek można odstawić dzieci do szkoły i uznać poniedziałek za własną niedzielę. Mm-hmm. I wtedy nie robię nic. Chodzę w piżamie, gotuję sobie ryż, oglądam serial, czytam książkę. Są takie momenty, ale wtedy oczywiście bardzo szybko dowiaduję się, że góra prania na przykład jest bardzo duża. I to brutalne życie wraca. I to brutalne życie wraca i wtedy... Ale mam wrażenie też, że trochę im brutalniej w życiu, tym ciekawiej może być w twórczości, co nie jest takie złe. Mm-hmm. Płyta ukazuje się 20. Tak. 20.02.2020. Same dwójki i zera po prostu. Tak, ekstra jest to. Ciekawe, co by na to powiedział jakiś wróżbita albo ktoś, kto bardzo w te cyfry zagląda, co to oznacza. Ciekawe. Ale czy w związku z tym przewidujesz i planujesz pochwalić się publiczności tym, co będzie na płycie? Jakiś trasel? Tak, więc po pierwsze chciałabym powiedzieć, że o 9.30, czyli za chwilę, na YouTubie rusza premiera klipu Zima. A oprócz tego trasa rusza też dzisiaj preorder. Można zamawiać sobie już płytę i cyfrowo, i fizycznie. I ten preorder przewiduje dla preorderowiczów niespodzianki pewnie. Mm-hmm. Natomiast trasa rusza 26 marca we Wrocławiu. I myślę, że w ten weekend, najdalej w poniedziałek, podamy taką pełną rozpiskę, żebym już nic nie pomieszała i będzie można powoli planować sobie te tak wypady. Jest. Bardzo serdecznie zapraszam na koncerty, bo koncerty są zawsze jakby ożywioną, taką bardziej namiętną wersją tego absolutnie materiału. Absolutnie. Paulina Przybysz była razem z nami. Paulina, to bardzo Ci dziękuję. Bardzo czekamy dziękuję na płytę w takim razie i na trasę koncertową.